miejscowości jakiej? Gubin. Gubin. Niemiecka wersja tej miejscowości to Guben, tak? I między nami a Niemcami jest Nysa właściwie tylko. I taki most, który łączy obie strony Nysy. Mamy 18 czerwca 2022 roku, mamy sobotę, jest godzina 9.20. Jest strasznie gorąco już. Nie da się oddychać już. I dzisiaj będziemy zmierzali do Słubic, znaczy nocujemy w Słubicach, jedziemy po niemieckiej stronie szlakiem Odra-Nysa. A dzisiaj już dotrzemy do Odry. I dzisiaj dotrzemy do Odry, tak, skończy się Nysa po naszej prawej stronie, będziemy jechać jeszcze raz wzdłuż większej rzeki. Czeka nas jakieś 70-75 km. Wczoraj mieliśmy dużo jazdy pod wiatr i to taki mocny wiatr. Czasami był boczny, ale i tak bardzo odczuwalny. No wczoraj dał się nam ten wiatr. Myślę, byliśmy na otwartej przestrzeni, też dużo pól było dookoła. Ale od czasu jak odpoczęliśmy w miejscowości Forst, która była mniej więcej w połowie trasy, jechało się nam dużo lepiej i nie wiem, czy to po prostu wiatr osłabł, czy my tak nabraliśmy sił. Może jedno i drugie, ale druga połowa dystansu była dużo lepsza. Piliśmy niemieckiego energetyka, więc... Tak, to te niemieckie energetyki na pewno. Więc może to. To ich moc. Także okay. Ruszamy, bo już jest 9.20 i lepiej już być w trasie, póki jeszcze nie ma 33 stopni zapowiadanych. Chyba już jest, bo już jeszcze się nie ma. Rozpuszczam co. I widzimy się na trasie. Daleko jeszcze! A panie, daleko, daleko! Dopiero prawie 8 km za nami. Ale Piotrek w plecy, więc no, fajnie się jedzie. No, lepiej z Piotrekiem w plecy. Co, podoba się? Podoba się. Ładne te pola. Jak wiaterek fajnie. Chłodzi. No. Ten upał jest przyjemny. Mi się podoba. Któraż to strona teraz? Lewo. Lewo, bo jest tabliczka. Jest, tak.
przez zagrodę dla dzików. Prawdopodobnie to jest Radsdorf i tutaj już jest Odra. Myślisz, że to już Odra? No to widać różnicę w szerokości od razu. Tak. Czyli już Nysa wpłynęła do Odry i od tego momentu będziemy płynąć przez większość czasu wzdłuż Odry. Tak, Radsdorf. Wiesz, Odrę z prawej, tutaj jakieś rozlewiska Odry, a my mamy za sobą 23,5 km. Pokazuje mi 51 km do celu. Ile? 51. 51 km do celu. A która godzina? Godzina jest 11:21. 11:21. Elektrownia Vogelsang to elektrownia typu blokowego, której budowa rozpoczęła się 1 kwietnia 1943 roku. Do budowy wykorzystano żydowskich robotników przymusowych i jeńców wojennych z głównego obozu Stalagu 3B. Elektrownia miała być opalana węglem brunatnym, jednak jej budowy nigdy nie ukończono. 31 stycznia 1945 roku wstrzymano budowę, a już 6 lutego Armia Czerwona przekroczyła zamarzniętą Odrę i utworzyła przyczółek wokół elektrowni. Krwawe walki z wieloma ofiarami po obu stronach trwały do końca kwietnia 1945 roku. Po II wojnie światowej elektrownia nie została uruchomiona, a jej maszyny, urządzenia elektryczne, a nawet konstrukcja stalowa zostały rozebrane i wywiezione w ramach reparacji wojennych do Związku Radzieckiego.
Później miejscowi wykorzystywali ruiny do wydobywania surowców, a od lat 70. cały kompleks był wykorzystywany jako poligon dla oddziałów prewencji, oddziałów bojowych i obrony cywilnej. Częściowa rozbiórka ruin elektrowni rozpoczęła się w 1998 roku, jednak obrońcy przyrody zatrzymali ją środkami prawnymi, ponieważ teren elektrowni stał się siedliskiem zagrożonych gatunków ptaków i nietoperzy. W ostatnich latach pojawił się pomysł zachowania ruin elektrowni jako zabytku. Ale upał jest taki mocny. No. Kasku nie da się dotknąć, taki gorący. Woda się ogrzała i tonie. Herbata, matę, którą sobie... Wczoraj sobie zrobiliśmy matę i wlaliśmy do butelki. To się tak zagotowała, że jest gorąca. No. Ale gorącą herbatę ze sobą. I nie potrzebujemy do tego... Czajnika ani termosu. Nadie chciał kupić napój grejpfrutowy. No dobra, jest to piwo, ale ma tylko 2% i... Ale i wygląda jak napój grejpfrutowy, no bo całe takie grejpfrutowe jest. Tak, jak wybierałem, to widać było tylko to, co tu widać. Nic nie jest napisane, żeby to było piwo, nie? No, dla mnie nic nie wskazywało. No właśnie, no mówię, no nie jest napisane piwo. Z tyłu też nie jest napisane piwo, tylko... No bo to jest napój tak naprawdę, on ma tam sok grejpfrutowy. Getränk po prostu, nie jest też wprost piwo. No to samo widzisz. Także jeszcze sobie troszkę zjemy. Ja tu mam jeszcze do dokończenia bułkę. Pizzerinkę sobie zjemy. Troszkę witaminek z Oshi w taki upał. A, łatwo to jest się, to samo. Łatwo się wypłukuję. Wypłukuje magnez i traci witaminy, więc trzeba uzupełniać. Także jeszcze troszkę odpoczniemy, przeczekamy i będziemy ruszać. Po godzinnej przerwie ruszyliśmy w dalszą trasę. Troszkę się schłodziliśmy. Wiatr raz jak wieje, tak jak suszarki, gorące podmuchy. 33 stopnie w cieniu. Zostało nam jeszcze 25 km do celu. Także jedziemy dalej. Frankfurtu nad Odrą. Już niedużo.
wjechaliśmy na górę i był ten mocny wiatr, że to po prostu było jak ognisty podmuch Deimosa przed miażdżącą pięścią. Także dzisiaj trochę ekstremalna temperatura. No ale już 11 km do celu. Za chwilkę będzie. To można nawet się wlec. Więc możemy sobie powoli tuptać. Pedałować. Bez spiny. Do przodu.